Cześć, witam wszystkich widzów w kolejnym odcinku na kanale Board Games TV. W dzisiejszym odcinku gra pod tytułem Touché od wydawnictwa Taktik. Gra jest przeznaczona na 2 do 6 graczy i gra będzie mogła grać albo z pojedynkę, albo drużynowo. Gra przeznaczona jest od 8 roku życia, a czas to jest w granicach 30 minut. O co chodzi w grze? Gracze będą musieli ułożyć zestaw wzorów, układów. Który z graczy, bądź też która drużyna najszybciej to zrobi, oczywiście wygrywa. Używamy w grze, i tu uwaga, zwykłych kart do gry. Ale za chwilę dowiecie się wszystkiego, o co chodzi w grze, jak gra wygląda, także zapraszam i za chwilę wracamy i powiem, czy ta gra jest fajna, czy też nie. Tak wygląda gra po rozłożeniu. Mamy planszę, na planszy znajduje się pola odpowiadającym kartom w talii. Gracze wybierają swój kolor. W grę mogą grać w 2 lub 3 osoby, bądź też 4 i 6, jeżeli gramy drużynowo. W każdej drużynie po 2 osoby. Czarnych pionków nie wybieramy. Są to specjalne pionki, które będą tylko umieszczane na pionkach graczy, jeżeli utworzą wzór. Teraz wybieramy gracza rozdającego, czyli gracza rozpoczynającego. Będziemy go wybierać w taki oto sposób, że tasujemy wszystkie karty. Każdy z graczy wybiera, dociąga jedną kartę. Gracz, który ma najwyższą kartę, będzie graczem rozdającym. Gracz rozdającym oczywiście zbiera wszystkie karty, rozdaje pozostałym graczom tak, aby każdy z graczy miał mniej więcej taką samą talię przed sobą. Następnie będzie wybierał jeden z 4 z 5 dostępnych zestawów wzoru. Mamy 4 kwadraty, 3 litery T, 3 krzyże, 3 proste, bądź to jest zestaw 3 różnych wzorów. Tutaj gracz będzie wybierał 3 różne wzory z 4 wymienionych wcześniej. Gdy gracz to wybierze, wszyscy pozostali gracze wraz z tym graczem, który to wybierał, będą musieli ułożyć taki zestaw wzoru, aby wygrać grę. Następnie gracze biorą ze swojej talii 5 kart i możemy zaczynać. Zaczyna gracz siedzący na lewo od gracza, który przed chwilą rozdawał i wybierał zestaw wzorów. Gracz w swojej kolejce może zagrać kartę, bądź też wymienić kartę, jeżeli nie ma możliwości wyłożenia karty i położenia pionka na planszy. Jak wygląda wyłożenie karty i położenie pionka? Gracz po prostu zagrywa kartę przed sobą i kładzie pionek na polu odpowiadającym karcie. Na początku gry są dostępne pola, później w grze będzie tych pól coraz mniej dostępnych i gracz, jeżeli nie ma możliwości położenia pionka na polu, nie może zagrać takiej karty. W talii mamy również kartę Jokera. Karta Jokera jest kartą specjalną, która pozwala na położeniu swojego pionka na dowolnym polu, prócz pola Free Space. Po zagraniu karty, wyłożeniu pionka, gracz zawsze dobiera jedną kartę ze swojej talii, tak aby mieć znów 5 kart na ręku. Gramy zgodnie z wskazówkami zegara. Gracze starają się wykładać tak karty, aby pionki były obok siebie, żeby zaczynały tworzyć powoli wzór wybrany przez gracza rozdającego. Jeżeli nie ma możliwości włożenia takiej karty, która pozwoli nam kontynuować wzór, możemy zacząć w innym miejscu, tam zacząć budowę nowego wzoru. Jeżeli gracz już, przypuśćmy, budujemy 3 proste i gracz jest w takiej sytuacji, że ostatnim polem, który skończy jego wzór, jest pole Free Space, może zagrać dowolną kartę z ręki i położyć tam pionek. I tylko w takim momencie gracz może użyć pola Free Space. W momencie, kiedy ułoży wzór, krzyczy Touché i wtedy na razie przerywamy rozgrywkę. Gracz bierze odpowiednią liczbę czarnych pionków i kładzie je na swoje tutaj pionki, które tworzą wzór wybrany przez gracza rozdającego. Następnie wszystkie pozostałe pionki z graczy zabierają i kontynuujemy rozgrywkę. W momencie, gdy któryś z graczy utworzy cały zestaw wzorów, czyli 3 proste, wygrywa grę. Ok, jesteśmy z powrotem, zobaczyliście, jak wygląda gra i jak się w nią gra. Teraz przyszła kolej, żeby mi coś o tej grze powiedział. Gra przede wszystkim wykonana jest bardzo ładnie, tutaj jakościowo jest bardzo dobrze, bo mamy plastikowe pionki, ich jest mnóstwo, mamy karty, są to zwykłe karty, zwykłe 2 talie kart do gry, ale one są wykonane bardzo dobrze, jakościowo bardzo dobrze, plansze z grubej tektury, mamy w pudełku wypraskę, to jest bardzo fajnie, plastikowa wypraska, wszystkie tutaj elementy nam się fajnie mieszczą.
No i cóż, graficznie tutaj nie mam co ocenić, bo to są zwykłe karty do gry. Plansza również, na planszy umieszczono też karty do gry, także tutaj graficznie ciężko coś ocenić. Co do instrukcji, tutaj muszę powiedzieć, że jest troszeczkę, muszę się przyczepić, bo instrukcja jest, ma sporo niejasności. Po przeczytaniu raz instrukcji naprawdę mamy taki ogólny zarys, o co chodzi, ale dokładnie nie wiemy, jak grać i co należy, jak przygotować rozgrywkę. Dopiero po skontaktowaniu się z wydawcą dostałem taki pełen obraz gry i dopiero wtedy mogłem zagrać. Dostałem obietnicę, że w kolejnym dodruku ta instrukcja zostanie poprawiona, więc trzymam za słowo, ale tutaj musiałem to zaznaczyć. Co do rozgrywki, gra jest przeznaczona dla 2 do 3 graczy i 4 lub 6, jeżeli gramy drużynowo. Jak się ma rozgrywka jednoosobowa do drużynowej? Muszę powiedzieć, że mi drużynowo lepiej się grało, bo mamy taką jakby większą kontrolę nad tym, co się dzieje na planszy. W rozgrywce jednoosobowej jest naprawdę bardzo losowo. Naprawdę mamy tutaj 5 kart na ręku, no i taką talię przed sobą. No i jak nam te karty nie będą przychodziły i z tych 5 nic nie da się tutaj zrobić, będziemy wystawiać te pionki na planszy w różne miejsca. Oczywiście za jakiś czas na pewno nam tutaj coś przyjdzie, ale gracz, któryś będzie miał szczęście w kartach i po prostu będą przychodziły mu dobre karty i za chwilę po kilku turach ułoży wzór i nasze pionki zostały usuwane z gry i znów musimy wystawiać i znów nie będziemy mieli szczęścia, inny gracz znowu będzie miał szczęście w kartach i będzie mógł sobie dokładać i szybko ułożyć wzór. Także tutaj duża losowość w tej grze i to jest duży minus tej gry w wariancie tym jednoosobowym. Jeżeli gramy drużynowo, jest już ciut lepiej, ale nadal jest ta losowość, ale tutaj mamy takie większą troszeczkę kontrolę, bo jak ja gram z współgraczem, z moim drużynie, to ja zagram kartę, wyłożę pionek na planszy, to on ma możliwość dołożenia takiej karty, żeby leżał obok tego pionka, żeby utworzyć wzór. I wspólnie jakoś to płynnie działa i jest większe prawdopodobieństwo, że nam się uda szybciej ułożyć wzór niż w grze jednoosobowej. I muszę powiedzieć Wam, że ogólnie gra na początku naprawdę grało nam się fajnie. Graliśmy partię za partią, ale z czasem ta losowość naprawdę nam już przeszkadzała, bo tak naprawdę ja nic nie mogłem tam zrobić. Myślałem, że to będzie fajna gra logiczna, że naprawdę trzeba będzie pokombinować, będzie można coś porobić. Oczywiście w grze nie mamy karty, możemy zablokować kogoś, tak? Jeżeli nie mamy pod siebie. Ale głównym celem jest to, żeby ułożyć ten wzór, tak? Możemy blokować, mamy te wolne przestrzenie, to też ułatwia. Mamy tam kilka jokerów, to też troszeczkę zmniejsza losowość, ale nadal gra jest naprawdę bardzo losowa. I już w późniejszych partiach, już tam nie wiem, po 10 rozgrywce, no już stwierdziliśmy, że już naprawdę jest tak losowo, że już naprawdę ja naprawdę nie mam żadnej decyzji od tego, co mogę zrobić. Tylko wszystko decyduje o tym karty. I zaczęliśmy grać drużynowo, już było lepiej, fajniej i zazwyczaj graliśmy tylko i wyłącznie drużynowo. Ogólnie pomysł gry jest bardzo ciekawy. Używamy zwykłych kart do gry. Prawda? Mamy jakieś pioneczki, ustawiamy, musimy jakiś zestaw wzorów wybrać. Oczywiście osoba, która jest osobą rozdającą, ona będzie wybierała dla wszystkich drużyn zestaw wzorów, więc taka osoba może poprzeszkadzać nam wybrać jakiś trudny zestaw wzorów. Oczywiście na plus dla gry, że możemy po prostu sami wymyślać sobie jakieś zestawy wzorów, także tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli wszyscy gracze się zgodzą, jak najbardziej. Ale ogólnie gra przypadła mi do gustu średnio. Na początku było fajnie, przyjemnie, ale z czasem już ta gra stawała się frustrująca i losowa i już przeszkadzało to i już leży na półce od jakiegoś czasu, już naprawdę nie gramy w tą grę. I myślę, że ta gra ode mnie dostanie takie 2 z plusem na 5. Fajny pomysł, fajny zamysł na grę, jednak zasady i ta losowość gry zabija ją. I z gry logicznej staje się grą naprawdę losową i nic tutaj naprawdę nie poradzimy. Także jak widzicie, gra dostaje 2 z plusikiem na 5. Jest to taki średniak, jakie takie osoby, które zaczynają gry planszowe, nie miały jeszcze znajomości z jakimiś takimi innymi grami, tylko grami na przykład karcianymi, grały zwykłymi kartami, to jak najbardziej jest to takie urozmaicenie rozgrywki, prawda? Coś innego, coś fajniejszego, używamy zwykłych kart, ale robimy coś innego, taka inna gra karciana.
I to myślę, że do takich osób jak najbardziej, ale już osoby, które grały w gry planszowe, grały w gry logiczne, to raczej tusze nie przypadnie do gustu. Także na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was na kolejny odcinek na kanale Board Games TV. Zapraszam oczywiście Was do subskrybowania, żebyście nie zapomnieli o kolejnym odcinku, polubienia, dodania komentarzy, jeżeli chcecie zwrócić mi na coś uwagę, jeżeli chcecie jakąś konkretną grę, żebym zrecenzował. No i oczywiście zapraszam Was na profil na Facebooku. Także do zobaczenia do kolejnego odcinku. Cześć!